Witajcie moi kochani. Mamy 22 grudnia, sobota i dzisiaj nadszedł czas, żeby rozegrać turniej, którego organizacja zajęła ostatnie kilka tygodni. W tym miejscu chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w ten turniej, tym, którzy w nim startują i wszystkim tym, którzy pomagali przy przygotowaniach do tego turnieju. Bo bez tych wszystkich ludzi nie byłoby to możliwe, żeby to wszystko spiąć do kupy i odpalić. W pierwszej grze zagrają między sobą Kasper oraz Szymek. Sędziować natomiast będzie Tomasz. Zobaczcie, Tomasz jest przygotowany tak konkretnie dość. Jest tutaj sędzia, tutaj też jest sędzia i jest gwizdek. Dobra, powiedz o zasadach. Zasady są takie, nie robimy trików na flacie. Wszystko staramy się utrzymać w formacie streetowego kontestu, czyli nie robimy trików stricte kickless, brief flip na mini rampie, takie rzeczy. No i co jeszcze, chłopaki? Kurde, zapomniałem. Coś jeszcze było? A, że mamy tak, że mamy dwie próby na powtórzenie, trzy próby w ostatnim triku. Kaj, papier, nożyce. Dobrze, to ja zacznę trikiem. Five w dół rurki. Frame'a. Dobra, dobra. Ja nie robię. Nie robię. Nie atakujesz nawet? Nie robię i ja zadaję front lipa w dół rurki. Pięknie. Na kogo obstawiacie w tej grze? Szymona na 100%. Pozdrawiam trikole Krystiana. Dobra. Szymczuk. Dobra, to ja zrobiłem i zadaję na tej samej rurce whipa do frontboarda. Whip, frontboard? Ciężko. Wow. Cię trzeba odsuwać. Nie wykorzystujesz drugiej próby? Nie wykorzystuję i robię frontboarda do whipa w dół. Co? Frontboarda do whipa w dół robi. A, okej. Okay. Nie wiedziałem czego. Wow! Jeszcze jedna. Proszę państwa, to były milimetry. Stopa była na ułamku deku firmy. Cześć, bo się gubię się. Gdzie on jest? Tam jest Szymek. Nie zjadasz. What? To niestety, i teraz. Fajne. Dobra, to teraz polecimy walla do whipa na ścianie. Wall whip. Wall do whipa, ambitnie. Ajajaj. Ja zadaję front lipa tutaj. Cześć Warszawo. Bang. To teraz dla odmiany frontside wall. Nie rigo? Zadaję frontboarda do whipa na tamtej rurerce. To teraz zadam rail ride'a po rurce. Co robisz? Rail ride. Czyli będzie jechał kółkami po rurce, ale nie grindował. Pięknie. Stara. Ej! One foot. One foot rail ride. Litera. To ja mam literkę i zadaję Hurricane'a do whipa na tamtej rurce. Au. Dobra, to ja jeszcze raz front walla.
Poleciał. Ja ponownie tego nie robię i zadaję traka z tego boksa. Dobra, to Kasper znowu nie zrobił i spróbuję skończyć tą grę Wally jakby do manuala, do heala na tamtym boksie. Będę miał pozdrowienia na filmiku za takie. Tak, za to, że ściszyłeś, udało ci się ściszyć ten głupi głośnik, możesz kogoś pozdrowić. Mama, tata, bracia i czarnego. Dzięki wielkie. Proszę za ściszenie. Bardzo. Zadaję Wally do manuala, do heala na tamtym boksie. Jaki stylowczyk w ogóle? Ja jestem sędzią bardzo surowym i ofensywnych powtórek nie ma, więc nie zaliczę. Uważnie? Ofensywna powtórka. Nie, no jak się chłopak broni, to tak, ale jak atakuje, to nie. Nie ma powtórek. On ci tego nie zalicza. Co? On ci tego nie zalicza. Ale miało być... Zadawałeś. Zadawałeś, nie było czysto. Jeśli byś się bronił, to tak, powtórka. Jeśli nie, atakujesz, to nie. Ojej. Ale ty jesteś brutalny. Jestem surowy. To był styl, a nie, nie ma. A to był styl. To był styl. Amerykański styl. Nie wiesz co to styl. Nie wypałem się w tej kwestii. Tutaj jest sędzia, więc nie wiem. Okay. Teraz ty zadajesz. Ja zadaję... Pomyślmy... Borda do double whipa na tamtej rurce w dół. Gdzie jest Szymek? Gdzie jest Szymek? Ja zrobię to samo co wcześniej i tym razem bez dodatkowego stylu, ponieważ sędzia tutaj... No nieładny. To jest jego ostatnia litera, więc masz 3 próby. 3. Na sklejenie tego. Jedną już właśnie wykorzystał. Pozostały dwie. Druga. Wow! Kurczę! Ej, było tak blisko. Tak blisko było, nie? Było to już była trzecia próba, nie? Była trzecia. No niestety nie zrobiłem. Szymon wygrał. Dobrze, moi drodzy, pierwszą grę z serii Master of Street wygrywa Szymek! Wielkie brawa i brawa tam w tle. Brawa dla sędzi za przebranie. Proszę. Podoba tak, sędzia zrobił dobrą robotę tym wdziankiem, tylko taki ostry był strasznie. Będę do końca. Szymek będzie obrażony do końca życia. A i tak wygrał, to nie może narzekać. Nie.